Godzina 5:45 rano. Areszt śledczy w Piotrkowie Trybunalskim. Na swoją poranną zmianę stawia się sierżant sztabowy Norbert Ryba w służbie więziennej od 13 lat. Proszę bramę. Jestem wpuszczany na jednostkę penitencjarną. Przechodzę kontrolę bagażu i kontrolę na wykrywaczu metali, który stwierdza, że nie mam przy sobie narzędzi niedozwolonych. Każdy pracownik aresztu śledczego musi przejść tego typu kontrolę i dodatkowo zdać swój prywatny telefon komórkowy. Funkcjonariusz Ryba idzie do szatni, aby przebrać się w mundur. O godzinie 6:15 odbywa się odprawa, na której są przekazywane wszystkie niezbędne informacje dotyczące istotnych wydarzeń w jednostce, które miały miejsce na przełomie ostatnich 12 godzin. Trafiają one tylko do funkcjonariuszy i są ściśle tajne. Po odprawie funkcjonariusze udają się na oddziały, na których będą pełnić służbę. Przychodzą na oddział mieszkalny. Pierwszą rzeczą główną jest przeprowadzenie apelu w oddziale. Apel ma na celu sprawdzenie liczby wszystkich osadzonych w pomieszczeniach mieszkalnych. Oprócz tego sierżant sztabowy Ryba musi skontrolować, czy między więźniami nie doszło w nocy do bójki, czy nikt nie wymaga interwencji lekarskiej i czy w celach panuje względny spokój. Regulamin mówi jasno. Osadzeni muszą wstać ze swoich prycz po to, aby byli dobrze widoczni przez strażnika. Takie czynności trzeba przeprowadzić osobiście, otwierając każdą z cel z osobna. Następnie funkcjonariusz Ryba udaje się do dyżurki, czyli miejsca, w którym przebywają oddziałowi. Muszę się wyposażyć w niezbędne urządzenia, które mam na wyposażeniu oddziału, czyli wykrywacz telefonów komórkowych, nóż bezpieczny, przycisk antynapadowy oraz telefon stacjonarny, żeby dowódca czy inne osoby miały ze mną bezpośredni kontakt. Załączam im wodę na 15 minut, by mogli się przygotować do pracy. W kranach mają tylko wodę zimną. Dlatego moje uruchomienie wody powoduje, że na 15 minut leci z kranów woda ciepła i z tej wody korzystają. Wydają posiłki, mają kontakt z żywnością, dlatego muszą mieć czyste ręce, żeby nie osadzeni nie mieli zastrzeżeń, że po prostu coś jest z nimi nie tak, że mają tłuste włosy albo brudną twarz, dlatego muszą się umyć, muszą dokonać toalety porannej. Oddział drugi oddziałowy. Aha, dobra, trzeba ma tak samo z rana, z samego rana ma czynność. Dobra, w porządku, no hej. Ta praca to nie tylko pilnowanie porządku w jednostce, ale również dziesiątki, a nawet setki telefonów dziennie. To głównie sprawy organizacyjne i administracyjne. Tych w areszcie śledczym nigdy nie brakuje. Dobra, w porządku, no na razie, hej.